Bardzo przepraszamy za spóźnienie. Notabene, kiedy zaproponowałyśmy miesiąc temu to spotkanie, to naprawdę, jeszcze raz powiem naprawdę, nie wiedziałam, że to będzie takie aktualne. Pewnie aktualne jest już od dłuższego czasu, ale dzisiaj wspierające nas radio dla Ciebie zaprosiło mnie na spotkanie o godzinie 3:00 i zostałam zasypana pytaniami, na które nie odpowiem. To od razu powiem, jakie to będą pytania, ale będziemy odpowiadać na pytania, jeżeli będą pytania z sali. A mianowicie, dlaczego ludzie są tacy agresywni, co z nimi zrobić, jak na nich odpowiadać, odpowiadać, nie odpowiadać. Jednak chyba na te pytania mimo wszystko nie umiemy odpowiadać, a kiedy próbowałam udzielić jakiejś odpowiedzi, to okazało się, że ona nie jest taka, jakie oczekiwano ode mnie, bo powiedziałam, że ja uważam, że trzeba z każdym rozmawiać i tylko rozmowa do czegoś prowadzi i że trzeba z każdym rozmawiać nie jego głosem. Innymi słowy, cytując Biblię, nie odpowiadaj głupiemu wedle głupstwa jego, żebyście sobie nie wydawał być mądrzejszym. Innymi słowy, próbujemy odpowiadać, nie mów, bo to jest przykre dla mnie, to mnie robi przykrość, a nie od razu odpowiadać, prawda, tym samym stylem i w ten sam sposób, w jaki ktoś nas atakuje. Ale coś spróbujemy powiedzieć i plan jest taki, że ja powiem naprawdę parę słów na temat tego, co to jest agresja i jakie przejawy agresji możemy obserwować, a potem oddam głos mojej koleżance, która będzie mówiła o agresji w internecie, bo to jest nowa jakość, aczkolwiek wśród nas psychologów mówimy, tak się zapytamy, czy to jest stare wino w nowej butelce, czy to jest kompletnie coś innego. Rozumiem, że na to pytanie będzie odpowiedź za chwilę, ale ja powiem parę słów o agresji i może zacznę od takiego sformułowania, czy takiego stwierdzenia, że przypadek z agresją to jest przypadek jednego z nielicznych zwycięstw psychologów nad niepsychologami, a mianowicie zaraziliśmy wszystkich naszym językiem. Bo dawniej to się mówiło, że ktoś się gniewa, albo złości, a teraz się mówi, że jest agresywny. I chcę powiedzieć, że to nie jest bez znaczenia, dlatego że mówimy sobie, no każdy może się złościć. Każdy z nas, przepraszam bardzo, że tak mówię, ale każdy raz na jakiś czas, przynajmniej raz w życiu się zezłościł, bezpiecznie powiem. Natomiast jak się mówi agresywny, to zaraz to jest mechanizm albo cecha, albo coś takiego i zaraz się zaczyna mówić o tym, czy on jest bardziej agresywny. No pierwsze pytanie w RDC brzmiało, czy jesteśmy teraz bardziej agresywni niż byliśmy kiedyś. Ja powiedziałam, na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć, bo możemy tylko powiedzieć sobie tak, możemy policzyć zachowania agresywne, to jest zupełnie co innego. Co innego jest agresja, a co innego są zachowania agresywne czy gniew. I najpierw spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy każdy jest agresywny i chciałam zburzyć pewien stereotyp, ponieważ no, każdy jest agresywny. Nie ma nieagresywnych. My byśmy jako gatunek nie przetrwali, gdybyśmy byli nieagresywni. Ja nawet rzucę takie niemiłe sformułowanie, że chyba jesteśmy najbardziej agresywnym gatunkiem, jaki istnieje. Zajęliśmy cały świat, bo jesteśmy agresywni. Skolonizowaliśmy, tych, co nam się nie podobali, wybiliśmy. Resztę żeśmy udomowili, jesteśmy agresywni, ale nie bez powodu tu pokazałam ten obrazek, ponieważ kiedy gatunek może nie być agresywny? Jak ma silnego przyjaciela. Te rybki, podnówki, czy tak one się nazywają, one nie są agresywne, ponieważ one pływają albo pod rekinami, albo pod statkami i kto im to zrobi? Nie podpłynie nikt do rekina, żeby się nim zająć. W związku z tym one mogą nie być agresywne. Ale wszyscy inni potrzebujemy tej złości, czy tej gotowości do ataku po to, żeby się bronić. Przede wszystkim po to, żeby się bronić. Dlaczego my jesteśmy jakby najbardziej agresywnym, moim zdaniem, gatunkiem? Dlatego, że jesteśmy gatunkiem, który też chyba jako jedyny naprawdę wybija własny gatunek. A wszędzie, gdzie indziej są zabezpieczenia w postaci walki o dominację. Jak to się ładnie nazywa, bo wzięliśmy to od kur, hierarchia dziobania. Wiadomo, kto dziobie pierwszy, kto dziobie, to się ustala, póki to są pisklęta. Potem one nie muszą się bić. Bijące się ze sobą koguty to jest nasz wynalazek.
to koguty same by się nie biły. Tak samo jak walczące ze sobą psy, to jest już nasz wynalazek. Psy żyjące na swobodzie, jak pies się położy i pokaże brzuch, to każdy, kto ma psa, wie, to drugi go już nie zaatakuje, bo tamten się poddał. No niestety wśród nas tak nie jest. Oczywiście, że my mamy różne sposoby, żeby usprawiedliwiać to, że jesteśmy agresywni wobec własnego gatunku, jak chociażby takie, że, jak to się mówi nieładnie, dehumanizujemy tych, których zabijamy. Mówimy, no to może nie do końca ludzie, albo w każdym razie jacyś zupełnie inni ludzie, więc inny gatunek, sami chcieli, tak, po co się tu pchali, prawda? To jak wybijaliśmy amerykańskich Indian, to też mówiliśmy, po co tam się pchali, prawda? No więc, no tak to po prostu jest. Ale żeby już powiedzieć o tym, jaka jest ta agresja, no ja jestem psychologiem rozwojowym, więc najchętniej mówię o dzieciach. I tu mamy trzy takie przypadki pokazania, jak wygląda agresja, ponieważ tak naprawdę można je podzielić na trzy różne rodzaje i one mają różny odbiór społeczny. To może być agresja fizyczna. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że to jest też rodzaj kulturowego nacisku, ponieważ chłopcy się biją na pięści, a panie wyrywają sobie włosy. Prawda? I gdyby nagle chłopcy zaczęli wyrywać sobie włosy, to na pewno spowodowałoby to większe wzburzenie społeczne niż wtedy, kiedy się biją, a nawet jest taki nacisk, no prawdziwy mężczyzna, jak to nie oddałeś mu, to jakiś jesteś łomny, to zachowujesz się niewłaściwie, nie jesteś stuprocentowym mężczyzną. Ale tu poniżej jest innego typu agresja, o której się często nie mówi, a teraz się mówi i będziemy mówić wtedy, kiedy będziemy mówić o internecie, a mianowicie agresja werbalna. Tak to jest, że dziewczynki wcześniej uczą się mówić, a jak ja mówię, pewnie to jest też jakaś forma seksizmu, więc wszystkich panów przepraszam, szybciej się orientują, że jak się kogoś uderzy, to poboli jakiś czas, a jak mu się powie, to i po latach sobie przypomina. Jednym słowem, dziewczynki przejawiają agresję częściej słownie albo jeszcze w jeden dramatyczny sposób, a mianowicie taki, że namawiają chłopców, żeby załatwili za nich różne rzeczy. I nie dalej jak 3 lata temu była taka historia, że dwie dziewczynki namówiły kolegę na to, żeby zabił kogoś, kto im się nie podobał. A one do niczego nie przyłożyły ręki, prawda? To, że nagadały, to jest jakby sprawa, jak to się mówi, zaniedbywalna. Ja o tym mówię tak ostro, dlatego że jest coś takiego w naszym systemie kulturowym i wychowawczym, że jak ktoś kogoś pobije, to już nikt się nie zajmuje tym, dlaczego i co tamten mu powiedział, tylko że niebezpieczne jest to, że pobił, a że został sprowokowany. Obecnych to panów mogę im przypomnieć, bo też stereotypowo to panowie głównie się zajmują piłką nożną. Jak Zidane został wyrzucony z boiska z czerwoną kartką, ale nikt się nie przejął tym, co mu powiedział ten, którego on uderzył, a powiedział coś nieżyczliwego na temat jego matki. Ja dodałabym do tego jeszcze dwie, o jednej się mówi, symboliczna, a mianowicie taka, że jeżeli nie mamy silniejszego przeciwnika, czyli taki, który nas sfrustrował, nic nie możemy mu naprawdę zrobić, ani powiedzieć, ani tym bardziej już fizycznej zastosować, to często przechodzimy w agresję symboliczną. Czyli na przykład śni nam się, że mu powiemy, co o nim myślimy. Nie wiem, czy Państwo mieli kiedyś takie sny. Albo rysujemy coś, albo wymyślamy jakąś historię. No Freud mówił, że to sublimacja, jak się rysuje takie straszne rzeczy, to właśnie wewnętrzną agresję, ale on za sublimację uważał również chirurgów i dentystów, więc może nie przesadzajmy. A ja do tego dodam jeszcze jedną formę agresji, moją ulubioną, o której się rzadko myśli, że to jest agresja, ja ją nazywam agresją nękającą, a przekładając to na język potoczny, dziury nie zrobi, a krew całą wypije. Jednym słowem tak cichutko i spokojniutko, bez przerwy zwraca uwagę, gdzie stoisz, dlaczego tam to położyłeś, co robisz, znowu nie kupiłeś tego, co trzeba. No, specjalistki od takiej agresji nękającej to są zdecydowanie kobiety. I kiedyś widziałam taką scenę na cmentarzu, szła para w okolicach 80 i ona coś do niego tak właśnie mówiła. I tego nie słyszałam, ale on powiedział, już 80, 60 lat mi to mówisz. No i pomyślałam sobie, że to jest smutne.
symboliczną się nie zajmujemy, bo uważamy, że ona nikomu nie szkodzi, a to jest rodzaj odgromnika. Jak sobie coś myślimy w głowie, to to jest rodzaj odgromnika. No i to, jak mówię, że wszyscy jesteśmy agresywni, to trzeba pamiętać o tym, że tu jest jeszcze jeden rodzaj agresji, za chwileczkę o nim powiem, to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie mamy ujścia dla naszej złości, to to się źle kończy. Badania psychologiczne pokazują, że tak zwani masowi mordercy, to znaczy tacy, którzy wchodzą na wieże i strzelają, to często są osoby, o których się opowiada, że one były niezwykle łagodne. Nigdy do nikogo nic nie powiedziały, nigdy nikomu, nawet nie uderzył pięścią, nawet nie krzyknął. No ale chyba nie ma takiej możliwości, to kiedyś ktoś wymyślił w ramach wychowania bezstresowego, a przecież nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie przeżywali stresów, żebyśmy nie przeżywali frustracji, żebyśmy nie byli na kogoś źli. Jeżeli nie mamy żadnej możliwości, żeby to w jakiś sposób wyładować, to to się kończy często po prostu dramatem, bo wyładowujemy to w sposób całkowicie nieadekwatny do tego, co nas spotkało i nigdy nie wiadomo, co to wywoła. Ale inny podział agresji to jest agresja instrumentalna versus wroga. Tu pokazuję typową instrumentalną. Biję go łopatką po głowie, żeby mi oddał wiaderko. I to nie jest groźna agresja. Ona się u dzieci bardzo często zdarza. Ona nie jest groźna, bo można nauczyć dziecko, że są inne metody, że niekoniecznie trzeba bić po głowie łopatką. Moja wnuczka miała taką metodę, która była znacznie lepsza. No trochę dłużej trzeba było poczekać, ponieważ stawała przed tym, kto coś miał, tak rozkładała ręce i tak na niego patrzyła. No myślę, że więcej niż 10 minut nikt nie wytrzymywał. Nie wiem, nauczyłaś tego tak? No biedna taka, stała i tak. Nie musiała nikogo bić, w ogóle nie było żadnego powodu, bo bardzo szybko się znajduje najlepszy sposób. To znaczy widocznie kiedyś coś takiego zrobiła, została nagrodzona, dostała to i nauczyła się, to jest łatwiejsze, prawda, niż wkładać tyle wysiłku, żeby kogoś uderzyć. To trzeba jednak wysiłek. I tak jak powiedziałam, uczymy się, żeby robić to inaczej. Uczymy się tego, żeby próbować w inny sposób zdobyć, niekoniecznie metodą siłową, bo ta metoda siłowa nie zawsze przynosi skutki. Znacznie groźniejsza jest agresja wroga. I to jest chyba najgroźniejszy typ agresji, bo to jest taka agresja, że biję kogoś dlatego, że sprawia mi przyjemność, że on cierpi. I to jest groźne, bo na to nie ma rady, nie ma... Jedyna rada na to jest taka, żeby nauczyć kogoś empatii, żeby nauczyć kogoś współczucia, ale to nie jest takie proste, bo nasze możliwości współczucia są ograniczone. To nie jest tak, że potrafimy współczuć każdemu. No i też niesympatyczny typ agresji to jest agresja przeniesiona. Nakrzyczał na mnie szef, kopnąłem psa. Albo coś, co się zdarza i co jest zawsze mnie głęboko smuci, że jestem ogólnie rozszczeczony, więc krzyczę na ekspedientkę w sklepie, prawda? Ona nic nam nie zrobiła, ale gdzieś muszę tą agresję wyładować i w ten sposób ją przenoszę. I to naprawdę lepiej przenosić na przedmioty. U nas na Wydziale Psychologii w różnych miejscach wiszą tak zwane kartki bezpieczeństwa. Wisi napisane jest kartka bezpieczeństwa, a potem jest napisane w razie konieczności zerwij. I zemnij, znaczy, jeśli nie pomoże, i odrzuć, jeśli nie pomoże, podepcz. Jednym słowem, właśnie wyładuj się na kartce, nie, już nie krzycz na nikogo, tylko wyładuj się na kartce. Takie różne metody, jak sobie z tym radzić, widziałam nie tylko na psychologii, na geologii, widzi taka, wisi taka kartka, jeśli nie masz uśmiechu, pożycz od kogoś i dopiero wtedy wejdź. Nie, bo my się uczymy kontroli poznawczej. To o tym za chwilę. Rozwój jest oczywisty. Najpierw jest agresja
czysto fizyczna, łącznie z taką agresją w stosunku do siebie, bo w ogóle o tej agresji nie mówię, czyli to widać nawet u niemowląt, jak dziecko się złości, nie może czegoś dosięgnąć, nie może gdzieś dojść, no to całe się czerwieni i zaczyna wrzeszczeć w taki charakterystyczny sposób, nie z bólu, tylko właśnie dlatego, że czegoś nie dostaje. Im jesteśmy starsi, tym bardziej powinniśmy się jednak posługiwać słowem, choć nie do końca, bo słowo jest też raniące. Skąd to się bierze? No, jak powiedziałam, że wszyscy jesteśmy agresywni, ale jednak w różnym stopniu. To zależy od wrażliwości, od czegoś, co nazywamy psychologowie wrażliwością, czy też reaktywnością emocjonalną. Co spostrzegamy jako silne bodźce? Bardzo się tym różnimy. Ale różnimy się nie tylko takimi bodźcami emocjonalnymi czy uczuciowymi, ale przecież różnimy się odbiorem każdych bodźców. Jeden mówi, słyszysz, jedzie tramwaj, a drugi mówi, nic nie słyszę i dopiero po chwili mówi, że słyszy. To samo dotyczy wszystkich innych bodźców. I dlatego jedni silniej reagują, a inni słabiej reagują, ale gdyby tak nie było, że za tym leży pewne podłoże genetyczne, to by nam się nie udawało wyhodować agresywnych psów, agresywnych kogutów. To jest czysta selekcja genetyczna, że nam się udaje je wyhodować. Chociaż niech Państwo nie wierzą w to, że każdy rottweiler jest agresywny i każdy pitbull, bo tam są też różnice indywidualne. No, zniewolenie rodzinne. Jeśli w domu panuje agresja, jeśli się bije dzieci, to dzieci się uczą tylko tego, że można bić słabszego. Niczego innego się nie uczą. A jeszcze jeżeli to jest na takiej zasadzie, że starsze dziecko pobije młodsze, więc przychodzi rodzic i bije to starsze, prawda? To tylko zasada jest taka, że jeżeli jesteś bardzo silny, to możesz pobić każdego. To się na szczęście w Polsce zmienia. Ostatnie badanie jest 46% Polaków uważa, że można bić dzieci. I to można zmienić tylko spróbując zmieniać postawy, a nie wprowadzając prawo. Notabene ja uważam prawo zabraniające bicia dzieci za kompletnie bezsensowne, ponieważ ono potwierdza, że dziecko to nie człowiek. Ponieważ w Konstytucji mamy napisane, że nie wolno cieleśnie naruszać czyjejś cielesności. To po co nam dodatkowo, że nie wolno bić dzieci? No, dziecko też człowiek. No niemniej troszkę się to zmienia. Wzorce kulturowe i stereotypy związane z płcią. No tak jak powiedziałam, chłopak, który się nie bije, to jakiś dziwny chłopak. A dziewczynka, która się bije, to jest super agresywna. Dlatego nie można tego dobrze zmienić, bo zupełnie na innych zasadach się ocenia dziewczynki, na innych zasadach ocenia się chłopców. Modelowanie. No to co usiłowałam dzisiaj odpowiedzieć w RDC, co można z tym zrobić. Jeżeli mamy coś w głowie takiego, co się nazywa neurony lustrzane. One powodują, że jak mamy model, to go naśladujemy. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To wszyscy z nas wiemy, jak kiedykolwiek karmiliśmy dziecko, jak mówimy mu zjedz, to co robimy? O, właśnie. I wtedy ono też otwiera buzię. I wszyscy są zadowoleni. Ale to, o czym chcę mówić, to co się przejawia w naszym zachowaniu. Mianowicie, jeżeli się do kogoś uśmiechniemy, to on się odruchowo do nas uśmiecha. Uśmiecha się nawet nie wiedząc jeszcze, że się uśmiechnął. A skądinąd wiemy, że wyraz twarzy może spowodować zmiany w naszych emocjach. A są takie bardzo dobre badania, które pokazują, że jak się każe ludziom wziąć ołówek, ale tak, żeby się uśmiechali, to po jakimś czasie robi im się przyjemnie. Ale nie musimy brać ołówków, wiemy to skądinąd. Wchodzimy do smutnego pokoju, przepraszam bardzo, powiem na stypę, no nie możemy się uśmiechać, więc odpowiednio układamy twarz i po jakimś czasie robi nam się smutno. Wchodzimy do tam, gdzie się wszyscy śmieją, po jakimś czasie robi nam się wesoło. Więc jeżeli jest tak, że chodzimy na burmuszeni, to zanim ktoś pomyśli, że ta złość nie jest przeciwko niemu, to już sam też zaczyna odczuwać złość. Więc jedną z takich rad jest próba uśmiechania się. Ale też modele, jakie widzimy, no nie są modelami, które jakoś dramatycznie nas usposabiają do tego, żeby się uśmiechać, więc możemy się tylko uśmiechać wbrew temu, co się dzieje, i do nich też się uśmiechać. Ja też mówię rozmawiać, bo
To jest adaptacyjne, że my się posługujemy stereotypami, że uważamy, że jak ktoś wygłosił jakieś jedno sformułowanie, to już wszystkie jego poglądy są takie same. Albo nasze, albo ich. Stąd zresztą bierze się niewłaściwość powiedzenia podzielmy się poglądami albo wymieńmy się poglądami. Wymieniać się poglądami można tylko z osobą, która ma takie same, bo w końcu człowiek nie chce zostać z tymi drugimi. Więc, ale zakładamy, że no wszystkie poglądy takie same. Już jak to myślisz, to wszystko myślisz, czego nie rozmawiamy. Jakbyśmy rozmawiali, to może nie byliśmy tacy źli. Więc jak nas pytają, psychologów, a często pytają nas w sądzie, czy oskarżony jest agresywny, to my odpowiadamy na to pytanie, na tak postawione pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. My możemy powiedzieć tylko tak. Co go złości? Kiedy jest agresywny? Jak silny musi być bodziec, żeby ta agresja wystąpiła? To możemy powiedzieć. Możemy też powiedzieć, jak się wtedy zachowuje. Wrzeszczy, kopie, co robi ze sobą, co robi z tą złością. I oczywiście w zależności od tego, co robi, to jest to mniej lub bardziej niebezpieczne. Możemy też powiedzieć, jaka jest siła w stosunku do tego bodźca, bo ona może być kompletnie nieadekwatna. Może być tak, że ktoś rzucił jakąś małą uwagę, a ta druga osoba wybuchła. Magdo. Miałam to w głowie, bo pamiętam tę scenę, ale postanowiłam nie używać politycznych. No, są takie stanowiska, kiedy po prostu na to nie można sobie pozwolić. No, taka jest prawda. Ja uważam, że jednym z takich, mówimy stanowiska, są takie role, w których nie można sobie pozwolić. Ja uważam, że jednym z takich ról jest rodzic. Rodzic nie może sobie tak na to pozwolić, żeby dziecko zrobiło coś niedużego, a rodzic wybucha, prawda? Bo musi go, między innymi tego uczymy, że ta siła wybuchu musi być jakoś, tak? Adekwatna do tego, co się działo. No i najważniejsza, jak my się kontrolujemy, co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy w stanie się kontrolować. My się uczymy tej kontroli od bardzo wczesnych lat. Uczymy się tego, żeby kontrolować emocje. Potem następuje taki niebezpieczny moment w okresie dorastania, kiedy jeszcze nie w pełni mamy dojrzałą korę czołową, kiedy nie potrafimy dobrze kontrolować różnych rzeczy, które się z nami dzieją, a jednocześnie buzują hormony. I wtedy one są, te reakcje są nieadekwatne do tego, co się dzieje, no ale trzeba wziąć na wstrzymanie i powiedzieć, po prostu taki jest okres w życiu i trzeba uczyć, żeby ta agresja nie obróciła się przeciwko temu człowiekowi albo przeciwko innym, którzy wokół nas są. Jeżeli mamy dobre mechanizmy, które kontrolują naszą własną złość, no to wtedy możemy używać kartki bezpieczeństwa, a nie czegoś innego. No i ostatnia rzecz to jest sumienie. Czy występuje w nas poczucie winy? To, co się zmienia w dzisiejszym świecie w porównaniu z tym, co się działo 20 czy 30 lat temu, to poza tym, że dziewczynki rwały włosy, a chłopcy się boksowali, nie było różnic w poziomie agresji. Zmieniło się poczucie winy. Dawniej dziewczynki kulturowo miały bardzo silne poczucie winy, jak już były agresywne. Teraz są takie agresywne jak chłopcy i nie mają żadnego poczucia winy. A myślę, że to jest modelowanie, że pokazuje się w różnych, że modelowanie i znieczulenie. A te, na pewno Państwo słyszeli i czytali o badaniach, które mówią, że za agresję odpowiadają filmy i gry agresywne. Niech Państwo w to nie wierzą, bo to nie jest do końca prawda. To jest nie do udowodnienia, mówiąc wprost. Dlatego, że jeżeli ktoś ma sam nikły poziom agresji w sobie, to on nie będzie tego oglądał. Oglądają tym, których oglądanie sprawia przyjemność. I oni nie uczą się agresji, tylko sposobów. Jak to zrobić? Nie czy zrobić, tylko jak to zrobić. W związku z czym no, trudno posadzić przed agresywnym filmem wszystkie dzieci i zmusić je do oglądania. Więc tego po prostu nie wiemy. A są tacy, co kochają takie, co strzela się wszędzie i są tacy, którzy wolą się bawić w Simsów. I żebyśmy nie wiem, co im pokazali, to im poziom agresji nie skoczy. Z drugiej strony, my mówimy o grach i filmach, ale przecież wystarczy na znieczulenie otworzyć wiadomości.
tu 40 osób zginęło, tam 30 osób zginęło, tu pokazują jakieś kawałki człowieka i tak człowiek na to patrzy, a jeszcze dzieci, szczególnie małe dzieci, myślą, że to jest film, że oni zaraz wstają i pójdą sobie gdzieś, że to jest, że to nie jest krew, że to jest wszystko udawane. I się znieczulają się na wszystkie przejawy agresji, znieczulają się przez to, co my do siebie mówimy, jak do siebie mówimy, jak mówimy do siebie tak, żeby zranić, nie żeby coś uzyskać, tylko żeby wreszcie zobaczyć, że tamten coś czuje. Ja mu tak powiem, że mu w pięty pójdzie. Co to znaczy? No to znaczy zranię go. A tamten zwykle odpowiada tym samym. No i dlatego mamy problemy. A teraz mamy jeszcze większe problemy. To kiedyś chyba Tuwim napisał, że zupełnie czym innym jest zadzwonić do boksera i powiedzieć mu, co się o nim myśli, a co innego jest powiedzieć mu to w twarz. Więc dlatego wymyśliliśmy internet, żeby nie mówić tego w twarz, tylko żeby to załatwiać przez internet. Więc ja troszeczkę opowiem Państwu o agresji elektronicznej. Najpierw, żeby móc opowiedzieć i porównać do tego, co usłyszeliśmy o takim szerszym kontekście agresji, to chciałabym powiedzieć, co to jest w ogóle agresja elektroniczna. I dla mnie taką dobrą ilustracją jest taki screenshot z kampanii Feminoteki dotyczącej cyberprzemocy, dlatego że pokazuje różne elementy, narzędzia, można by powiedzieć, właśnie agresji elektronicznej. I pewnie jak Państwo zauważą, przede wszystkim mamy przejawy agresji werbalnej, ale specyficznej, bo zmaterializowanej przez to, że jest to jakiś post, który dalej może być powielany i jakby wykracza poza ten moment powiedzenia właśnie komuś czegoś prosto w twarz, tak? Mamy tutaj też takie różne opcje właśnie dostępne przede wszystkim na Facebooku czy innych portalach społecznościowych, jak na przykład lubię to, udostępniam, które jakby pokazują właśnie te mechanizmy związane z tym, że te akty agresji, czasami właśnie nie tej najgorszej, wrogiej, tylko można by powiedzieć, jak to młodzież, z którą ja prowadzę różnego rodzaju, nazywa głupiej agresji, czyli takiej nieintencjonalnej, która miała być po prostu żartem, a wyszło inaczej, traci jakby ten początkowy sprawca nad nią kontrolę, tak? Jakby nad tym, kto komu jeszcze dalej to udostępni, kto jeszcze to zobaczy i jakie będą dalsze tego losy. I tutaj chciałabym przywołać różne hasła, które pod kątem przemoc, agresja w internecie w ogóle występują, zarówno na gruncie naukowym, ale też w mediach i w takim obiegu publicznym. I jak Państwo widzą, to na pewno nie jest pełna lista, ale mamy tutaj sporo różnych określeń. Chciałam to przywołać z tego względu, że też możemy właśnie trochę stereotypy dotyczące agresji elektronicznej tutaj zburzyć. Na przykład ta trzecia pozycja, czyli happy slapping. To jest takie bardzo ciekawe zjawisko, które pokazuje, że w zasadzie to określenie świat wirtualny już troszeczkę przestaje być aktualne. To jest forma agresji, gdzie przede wszystkim właśnie młodzi ludzie w tym specyficznym momencie swojego życia, adolescencji, kiedy właśnie już są w stanie teoretycznie, są zdolni do pewnych procesów kontroli, ale niekoniecznie starcza motywacji do tego, żeby w taki sposób się zachowywać, dla tak zwanego fejmu, czyli sławy, właśnie tych lajków w internecie, bawią się w taką mało bezpieczną zabawę, która polega na biciu się, na fizycznej agresji, która jest dokumentowana i później wrzucana właśnie na portale społecznościowe, czy na przykład na YouTube, żeby zdobywać poklask. I tutaj znowu jakby to, co jest ciekawe, że właśnie ta kwestia intencjonalności, tak, która tutaj była poruszana, też się znacząco komplikuje, bo bardzo często kogoś, kto my, dorośli, patrząc na ten akt, byśmy powiedzieli, okej, to jest ofiara, to jest sprawca, ofiara też jakby wyraża na to zgodę, tak? Ponieważ właśnie ten zysk, ta gratyfikacja, która temu może towarzyszyć, że moje grono rówieśnicze będzie mnie za to podziwiało, będę dostawać właśnie te lajki, czyli odpowiednik jakby takiej materializacji uwagi rówieśniczej, sprawia, że w zasadzie jakby trudno znaleźć tutaj właśnie sprawcę, ofiarę, kwestia właśnie tych etykietek, które kiedyś były aktualne, też w sposób znaczny się komplikuje. Najszersze takie określenie, jak dla mnie, to jest właśnie ten cyberbullying na grunt polski, często tłumaczony jako cyberprzemoc, czyli najogólniej rzecz biorąc różne akty agresji, przy których nowoczesne technologie są wykorzystywane. Najczęściej o tym zjawisku się mówi właśnie w kontekście takiego współczesnego oblicza przemocy szkolnej, rówieśniczej i właśnie tego kontekstu przede wszystkim nastolatków. To, co mnie się wydało ciekawe właśnie przy
tych wcześniejszych słowach pani doktor, to ta kwestia dotycząca właśnie tego, że najbezpieczniej nam jest pod skrzydłami innego wielkiego agresywnego. I to jest rzeczywiście taki mechanizm, który tutaj możemy zaobserwować. Mamy oczywiście właśnie te role sprawcy, ofiary, ale mamy też ogromną grupę świadków, którzy absolutnie nie są bez wpływu na to, co się dzieje, w jaki sposób te historie, tak jak państwo widzieli właśnie ten slajd chwilę temu, tej dziewczyny, która po takiej wielokrotnej ekspozycji na różne rodzaje tego typu określeń i to trwa i trwa i od kolejnych osób dostaje takie posty, wówczas właśnie te słowa zmaterializowane, ciągle powtarzane w taki nękający sposób. Ale to właśnie to, co mówimy, ktoś to jednak czyta, to sprawia mu też satysfakcję, że czyta, że ktoś to się obraża, czy bije, czy tak dalej. To trzeba być podobnym, żeby to słowo nie dało. I właśnie mnie się to skojarzyło z tymi rybkami, które są pod skrzydłami tego, znaczy skrzydłami, płetwami tego rekina, tak? Jakby to, co daje właśnie to tym teoretycznie postronnym obserwatorom, to właśnie takie pławienie się w tej sile tego sprawcy, tak? I to też jakby utrudnia, zwłaszcza młodym ludziom, gdzie jakby obecność tych modeli, takich pozytywnych zachowań, zwłaszcza w internecie, nie jest obecna, właściwe zareagowanie, tak? Właśnie identyfikacja z ofiarą i zrozumienie tego, że to nie jest wcale żart, a realna krzywda. Inne ciekawe zjawisko to na przykład sexting, tak? Jest to w zasadzie w takim najogólniejszym ujęciu po prostu kwestia połączenia seksualności i tych możliwości, które dają nowoczesne technologie. Niekoniecznie musi w ogóle stanowić coś złego, jeżeli jest to rzeczywiście, mieści się w granicach zgody, w obrębie dorosłej intymnej relacji. Natomiast jakby wraz z rozwojem seksualnym i taką naturalną fascynacją u młodych ludzi, kiedy mają taką możliwość używania do wyrażania właśnie swojej seksualności, eksperymentowania z nią, smartfony, tablety i możliwość przesyłania danych. Jest to właśnie takie zjawisko, które bardzo często przybiera taki obrót właśnie charakterystyczny dla przemocy rówieśniczej, tak? Czyli są te nagie zdjęcia zazwyczaj początkowo przekazane w takiej właśnie zaufaniu, intymnej relacji, natomiast związków nastoletkich, które bardzo szybko się kończą, tak? Wczoraj moim chłopakiem był Krzysio, a jutro jest Dzisio i właśnie są wykorzystywane do takich motywów zemsty, do aktów zazdrości. Czasami, jeżeli właśnie myślimy zwłaszcza o dorosłych użytkownikach, do szantażu, tak? Jakby mam takie twoje zdjęcie, wyślę je wszystkim w twojej rodzinie, jeżeli nie nakręcisz mi tego typu filmu. Więc rzeczywiście ten potencjał utrwalania materiału, szybkości, jakby braku konieczności, łatwiej jest nam kliknąć niż się zastanowić, tak? Jakby to przychodzi szybciej, zwłaszcza jeżeli to są dzieci, które no, są po prostu jeszcze nie gotowe, tak? Na pewien rodzaj refleksyjności i gotowości do rozumienia po prostu konsekwencji tak wyabstrahowanego zdarzenia społecznego. Trolling, sexting, stalking, więc tak jak państwo widzą, jakby bardzo wiele różnych kategorii, bardzo wiele tych zjawisk na siebie nachodzi i ja też mam takie wrażenie, że co roku jakby musi być w mediach ogłoszona moda na kolejne takie zjawisko. Cyberbullying był jako pierwszy, później właśnie nastąpiła epoka sextingu, chwilę temu był hating i mowa nienawiści. Z jednej strony postrzegam to jako coś pozytywnego, że jakby uczymy się właśnie tego, co nowego, takie negatywne zachowania w internecie nam przynoszą. Jest podejmowana jakaś dyskusja na ten temat, co z tym zjawiskiem zrobić, w jaki sposób je ograniczyć. Natomiast zapomina się jakby o pewnych rozwiązaniach, które już zostały wypracowane przy tej poprzedniej modzie, a tak jak już zostało powiedziane, jakby niestety to, co jest najtrudniejsze, że te rozwiązania są teoretycznie bardzo proste, więź, relacja, rozmowa, ale w praktyce bardzo trudne w zastosowaniu, a tutaj w zasadzie tak naprawdę, tak jak w przypadku agresji, w tym kontakcie tradycyjnym, tak, bezpośrednim, kiedy ta właśnie dobra więź, relacja z rodzicami jest tym najważniejszym czynnikiem ochronnym, no to już wiemy jakby po 10 latach badań nad agresją elektroniczną, że tu jest tak samo. Chciałam powiedzieć dwa słowa o genezie tego zjawiska. Kiedy w zasadzie tak naprawdę internet stał się takim problematycznym narzędziem? Wtedy, kiedy przestał być już takim narzędziem związanym wyłącznie z kulturą hakerską, wymagającym zaawansowanych jakichś technologicznych umiejętności, czyli w zasadzie właśnie w tej epoce, kiedy Web 2.0 weszło, kiedy stało się to takim interaktywnym, powszechnie dostępnym narzędziem. I te pierwsze doniesienia medialne, za którymi właśnie poszły
badania naukowe miały właśnie charakter taki cyberbullyingowy. Pierwsze doniesienie w ogóle to jest z Japonii. To był uczeń nagrany kamerą w telefonie komórkowym w krępującej sytuacji w szatni szkolnej. Ten materiał został udostępniony i później kolejne osoby, kolejne powielały ten materiał. Najgłośniejszy to jest właśnie z 2002 roku Gizian Raza, kanadyjski chłopiec, który, ja nawet może pokażę od razu, mam tutaj zdjęcie, tak, jakby tego filmu, który w dalszym ciągu od 2002 jest żywy i dostępny w internecie. W zasadzie w tej chwili już ma status virala, czyli ponad 1 bln wyświetleń. A w właśnie dobie tej największej popularności Gizian Raza był porównywany do Paris Hilton. Jakby to była to był ten sam jakby poziom rozpoznawalności. Natomiast to było dziecko, 15-latek, absolutnie niegotowy i nie wybierający świadomie takiej drogi celebryty. Rzeczywiście tutaj to była taka dosyć dramatyczna historia, łącznie właśnie z takim leczeniem psychiatrycznym. Rodzina wyprowadziła się do innego miasta, bo to był ten rodzaj jakby sławy, że pani w kiosku też jakby już rozpoznawała ten film. W zasadzie nie było osoby, która nie znałaby go właśnie z tego niezbyt fortunnego nagrania. I tutaj jakby też dlatego chciałam bardziej dokładnie to przywołać, żeby pokazać właśnie, jak bardzo takie sprawy są, takie historie są skomplikowane, jeżeli chcemy przełożyć takie tradycyjne, profilaktyczne sposób rozumienia. Czyli jakby najpierw... Mogę coś dodać, ale chcę powiedzieć, że w tych nowych telefonach i smartfonach szczególnie jest w ogóle, nawet w moim, ja mam prymitywny telefon, bo jestem prymitywna, to mam selfie. To znaczy specjalny guziczek, żeby sobie zrobić selfie. A od tego, żeby to wrzucić, to dla młodego człowieka to jest krok. Mhm. I on wrzuca i jakby nie ma, kiedyś się mówiło, że nic tak nie plami jak atrament. Teraz nic tak nie plami jak internet. Mhm. Bo tam to zostaje. Nie wiadomo, kto to weźmie, nie wiadomo, do czego to użyje i to zostaje. Mhm. No i to jest właśnie bardzo dobry komentarz do tej historii, ale jeżeli tutaj chcieć znaleźć pierwotnego sprawcę, no to ofiara i sprawca to jest ta sama osoba, dlatego że on poprosił po prostu kolegę, żeby nagrał, jak będzie udawał tą postać, właśnie tutaj też pokazałam, o którą postać chodziło z Gwiezdnych Wojen. Był to chłopiec no, o nie najlepszej koordynacji ruchowej. Ten film jest zabawny, tak? I pewnie każdemu z nas wydarzyła się taka historia, potknąć się na korytarzu szkolnym, tak? I wtedy wszyscy uhaha, buchnęli śmiechem. Natomiast w tamtych czasach kolejnego dnia ktoś inny się potknął, tak? I ta sytuacja mijała. Natomiast rzeczywiście właśnie ten potencjał, który daje internet, to pewnego zamrożenia w czasie tej negatywnej, kompromitującej dla nas sytuacji, tak? I w Polsce to pierwsza taka historia to była właśnie związana z samobójstwem gdańskiej gimnazjalistki Ani w 2007 roku. I tutaj też już widzimy, że to takie wyróżnienie na różne typy związane z agresją elektroniczną jest trochę sztuczne, bo w tej historii mamy zarówno elementy sextingowe, ten materiał właśnie, który został udostępniony, to była taka symulacja gwałtu na tej dziewczynce, tak jakby chłopcy nagrali taki film i udostępnili to, więc tak naprawdę tutaj można powiedzieć, że tym pierwotnym motywem był właśnie sexting o takim negatywnym charakterze i później ta historia właśnie przybrała tą postać takiej agresji rówieśniczej w internecie, natomiast jakby była takim bodźcem do dyskusji nad agresją elektroniczną, właśnie tą cyberprzemocą, czy też właśnie no, ostatnia taka głośna historia, czyli historia Dominika. O tyle przykra, że pokazuje, że często właśnie ta przemoc, to dręczenie i takie właśnie negatywne komentarze, dodawanie tego żyje dłużej niż żyje sam człowiek, ponieważ właśnie no, te strony, na których były zamieszczane różne obraźliwe komentarze, również po tragicznej śmierci dalej były zasilane przez nowe treści. Tu właśnie widzimy taki post, taki artykuł związany właśnie z Dominikiem i właśnie tym fenomenem dłuższego życia niż życie ofiary cyberprzemocy. To samo mamy w przypadku Amandy Todd, czyli takiego bardzo słynnego amerykańskiego przykładu, gdzie no do tej pory też możemy różne remake'i, nowe wersje naśmiewające się z niej odnaleźć.
To pytanie, które my byśmy chciałyśmy właśnie zadać podczas zastanawiania się nad tą prezentacją, ważne wydało się, żeby się zastanowić, co bardziej boli, czy ta przemoc realna, czy wirtualna. To, co ja chciałam Państwu pokazać jakby przy tym wyliczaniu różnych form, że często już nie możemy nawet tego tak podzielić, tak? Czy to jest realna, czy wirtualna. Ja mogę się podzielić taką obserwacją z moich badań takich jakościowych, wywiadów z młodymi ludźmi, że oni w ogóle tak tego nie dzielą. Myślę, że to jest w ogóle to etykietowanie różnych form agresji elektronicznych. Próba odpowiedzi na to pytanie jest potrzebna nam, imigrantom internetowym, żeby oswoić po prostu to groźne, niebezpieczne dla nas, bo nowe narzędzie. Natomiast młodzi ludzie w ogóle nie mają takiej potrzeby i widzą taką totalną ciągłość, tak? W sensie najpierw mi coś napisał na Facebooku, a później obraził mnie na korytarzu, a później mnie popchnął, a później znowu zrobił coś z użyciem SMS-a, tak? I to jest jakby płynny proces, który się dzieje. Dla nich jakby ważniejszy jest charakter samego aktu, niż to, gdzie to tak naprawdę ma miejsce, więc w tym kontekście rzeczywiście to by było stare wino w nowej butelce i zdecydowanie kontinuum niż nowa jakość. Próbą odpowiedzi na to pytanie, myślę, też jest taka, można powiedzieć, trójwymiarowa typologia zagrożeń w internecie o różnym charakterze, nie tylko związanym z agresją. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o agresję, mamy tą górną część. Jeżeli myślimy o agresji i przemocy jako samej treści, czyli ekspozycji, tak, jakby na tego typu treści, kiedy po prostu oglądamy, patrzymy na takie rzeczy, też oczywiście jest to agresja, też jesteśmy eksponowani na agresję, natomiast rzeczywiście tutaj ta siła rażenia pewnie będzie znacznie mniejsza niż w przypadku tego kontekstu bezpośredniego. A jeżeli już pomyślimy sobie o takiej agresji interpersonalnej, czyli tutaj jest to właśnie określane jako ten kontakt, tak? Jest to coś, co tak naprawdę już jakby pełniej oddaje to, czego doświadczamy w kontakcie bezpośrednim. Natomiast właśnie to zachowanie, czyli właśnie wtedy, kiedy ten akt agresji osiąga właśnie te pewne spektrum charakterystyk cyberprzemocowych, tak? Jakby jest to zmasowana grupa, występuje taka właśnie wroga intencjonalność, jeżeli chodzi o te akty. I ta wiktymizacja tej ofiary jakby jest rozciągnięta w czasie, wielokrotnie doświadcza tego typu zdarzeń, no to możemy powiedzieć, że takie przypadki agresji internetowej mogą boleć bardziej niż te pojedyncze, bez tego właśnie potencjału utrwalenia, zamrożenia tego momentu w czasie w kontakcie bezpośrednim. Jeszcze jedno ciekawe pytanie, o którym pomyślałyśmy, to kto za to odpowiada? Czy to człowiek, czy technologia? Bo tego typu dyskusja też ma miejsce. I możemy powiedzieć o różnych argumentach za jedną i za drugą stroną, czyli odpowiedź na to będzie brzmiała klasyczne, psychologiczne, to zależy. Te argumenty, które by przemawiały za technologią i niejako usprawiedliwiają troszeczkę człowieka, mówią właśnie o takim efekcie interakcji, o specyfice funkcjonowania człowieka w komunikacji zapośredniczonej. To, że ten inny jest taki niewidzialny, tak? No bo nie widzimy emocji. Oczywiście jakby zaczynamy używać takich kanałów audiowizualnych, ale w dalszym ciągu jednak ta komunikacja tekstowa dominuje. Nie widzimy twarzy, która jest taką najbardziej naturalną, najbardziej naturalnym bodźcem, który wywołuje wspomnianą już empatię i blokuje nas naturalnie przed zachowaniami agresywnymi, więc troszkę tak jak właśnie w kabinie pilota, który spuszcza bombę, tak, na swoją ofiarę, nie widzimy, to jest jak gra, tak. Mówi się też właśnie o takim kontekście nieidentyfikowalności własnej, czyli fakt siedzenia przed ekranem, tak, jakby właśnie też braku dostępności ma też wpływ na to, w jaki sposób my się czujemy, pomimo tego, że nikt już w tej chwili nie uważa, że komunikacja internetowa, no może poza siecią Tor, jest anonimowa. Mimo wszystko mamy takie wrażenie, tak samo jak prowadząc samochód, że jest jakiś dystans, tak? No, komunikacja, różne określenia, które za kółkiem samochodu padają, no nie spotkałam, żeby ktoś tak się zachował na ulicy. No idź szybciej, no idź, i jeszcze tutaj dorzucając epitety, których może nie zacytuję. No więc właśnie. Internetowy efekt rozhamowania zachowania jest też właśnie takim elementem. Tu się właśnie zwłaszcza mówi o tej interakcji, że jeżeli weźmiemy pod uwagę tą grupę nastolatków, u których te hormony buzują i jeszcze pewne mechanizmy kontroli mają prawo nie być dojrzałe. Właśnie w połączeniu z tą specyfiką komunikacyjną mamy po prostu piękne, nowe podwórko, pewien plac zabaw, gdzie te zabawy niekoniecznie będą miały charakter pozytywny i tej agresji będzie dużo.
Natomiast tutaj chciałabym przytoczyć taki eksperyment Microsoftu z marca tego roku, który jakby pokazuje to jakby drugie oblicze, czyli tego, w jaki sposób technologia uczy się od ludzi. Czy rzeczywiście to jest tak, że stajemy się bardziej agresywni ze względu na to, że internet jest takim specyficznym miejscem. Tutaj widzimy takie zdjęcie, to jest Tai. Tai była botem stworzonym przez Microsoft, taką dziewczynę symulującą 20-parolatkę, która się miała komunikować z młodymi ludźmi na Twitterze. No i Tai żyła niecałe 24 godziny. Microsoft musiał, nazwijmy to, uśmiercić tego bota, który stał się koszmarnym trolem, szerzącym mowę nienawiści, właśnie tak jak tutaj mamy w tym tytule, jakby fanką Hitlera i jakby przejawem najgorszych zachowań. Natomiast to, w jaki sposób ten bot został stworzony, tak, jakby właśnie na bazie takiej dosyć prostej jednak sztucznej inteligencji, to uczenie się od innych, tak, czyli to modelowanie, o którym było wspomniane. I myślę, że jest takim najlepszym dowodem na to, jaki rodzaj zachowań w internecie ze strony ludzi dominuje i jest najbardziej wyrazisty. I myślę, że... Jeszcze ja do tego dodam, że to jest też inna twarz internetu, bo jak się pytają nas, psychologów, czy rośnie agresja, ona jest łatwiej policzalna. Bo jak jest w internecie, to jest policzalne. My nie jesteśmy w stanie policzyć tego wszystkiego, co mówią sobie na ulicach kierowcy albo ludzie. Tego my nie liczymy, naprawdę. A tu mamy dowody. Notabene w pewnym sensie to jest stare wino w nowej butelce, bo jeżeli ktoś na kogoś, no to są słynne badania dotyczące rozproszenia odpowiedzialności. Jak ktoś kogoś bije na ulicy, to zbierają się gapiel niekoniecznie, żeby przerwać. Tylko to jest ciekawe zjawisko. No tak samo jak jest wypadek samochodowy. Wypadek samochodowy, natychmiast tłum ludzi patrzy. To też jest rodzaj agresji, bo śmierć, rany to jest agresja. Więc tego my nie liczymy, a tu możemy policzyć. Ile razy kto obejrzał, ile razy napisał, że fajne, ile razy mu się podobało. A to z drugiej strony stanowi wzmocnienie, bo każdy taki like, każde takie, że mi się podobało, po prostu popycha taką osobę, żeby napisała jeszcze coś. A do tego dochodzi nowe zjawisko, o którym nie wiem, dlaczego Julia nie mówiła, bo powinna była powiedzieć, bo się w polityce ostatnio na ten temat wypowiadała. Mianowicie pewien zanik intymności. A my tak mówimy, ta młodzież straszna. Rodzice robią zdjęcia dzieciom na nocniku, gołe, w krępujących sytuacjach i umieszczają na Facebooku. I jak im się mówi, że to straszne, to mówią, no ale dlaczego? Jakby przestało się czuć taką różnicę, że jak nam kiedyś robiono zdjęcia na golasa na skórze czy na futerku, to się pokazywało paru osobom, a jak się wkleiło do albumu, to dziecko mogło przyjść i wyjąć. A teraz nie wyjmie i to... No właśnie. Jest jedna, już na zakończenie, bo potem chciałyśmy oddać Państwu głos, jeszcze jedna uwaga dotycząca, czy agresywność rośnie. No, można podejść do tego od drugiej strony. Czy rośnie ilość stresu, ilość frustracji? Na pewno tak. Tempo, już sama szybkość życia powoduje, że jesteśmy bardziej sfrustrowani i nie mamy czasu. I wszystko się robi w skrócie. Używa się skrótów myślowych, nie mówi się do końca, co się myśli, tylko szybko, szybko. Efekt taki jest, że jesteśmy, jakbym powiedziała, skąd się bierze agresja, z frustracji z jednej strony, a z drugiej strony wtedy, kiedy dzieje się coś takiego, że dochodzi do czegoś, co się nazywa kryteria uliczne, to myślę, że takim powodem jest też poczucie bezradności. Jeśli nie mogę nic zrobić, jeżeli nie mam żadnego pomysłu, co mam z tym zrobić, a to czuję, że dotyka coraz bardziej mnie, to oczywiście rośnie we mnie złość. Ta złość w jakimś momencie wybuchnie. Na Facebooku określił. To też jest agresja. Nieprawdopodobna i ze strony mężczyzn i kobiet. Niesamowita rzecz. No to się też zmieniło. Stereotypowo kobieta była
osobą subtelną, delikatną, nie paliła na ulicy, nie przeklinała, nie, jak się zatrzymywało samochód, to się kobiecie nie sprawdzało poziomu alkoholu, prawda? A teraz, no, nie dalej chyba jak dwa dni temu, policja z trudem złapała kobietę, z trudem, bo ona uciekała, którą chcieli zatrzymać, bo miała kompletnie zaszczonioną szybę i wiadomo, że nic nie widać przez tą szybę. 2,5 promila i dziecko z tyłu. No więc jakby te stereotypy zniknęły, więc też wolno się wypowiadać, wolno się zataczać. Do tego cyber. Ja bym miała taką uwagę, bo ja jestem nowa w używaniu Facebooka. I teraz ten Facebook, którego ja używam, to są ludzie, których wpuściłam, nie wiem, może Państwo mi poprawicie, wpuściłam do mojego grona znajomych. W związku z tym ja na przykład w ogóle takich rzeczy nie widzę. W związku z tym chyba trzeba wziąć pod uwagę, że to, co obserwujecie w internecie, to są ludzie, którzy chcieli być w tej grupie. Ja u siebie nie mam ludzi, którzy by przeklinali, namawiali, seksowali i tak dalej. Trolle w ogóle nie wiem, co to jest. Więc to nie jest takie czyste badanie, bo tu nie ma jakby kontroli. Jeżeli się tylko bada liczbę, jak powiedziałaś, ile profesor, czego? To opowiem jako rozwojowiec. Jednak w wieku nastu lat najważniejsze, nie o to chodzi, najważniejsza jest grupa. Wszystko jedno, jaka grupa, najważniejsza. To jest też taki okres bez, nie myślę o tym się w takich kategoriach, jak oni piszą, mam 400 przyjaciół. To nieważne jest, że to nie są żadni przyjaciele, tylko grupa. Dawniej to się robiło w szkole. Zapalę, napiję się, bo grupa tego chce. W jakimś momencie zaczynamy selekcjonować. To jest jedna uwaga. A druga uwaga, która jest bardzo dotycząca Facebooku i to są badania z zeszłego roku. Facebook i w ogóle media społecznościowe to jest bardzo fajna rzecz, ale one jeszcze bardziej nas zamykają we własnym kręgu. Dlatego, że jak tylko ktoś się wypowie, to już starsze pokolenie, jak tylko ktoś, to się go wyrzuca. I to jest łatwiej wyrzucić, niż powiedzieć, nie będę z tobą rozmawiać, bo masz inne poglądy, prawda? A tu może, czyli w ogóle już nawet nie wiemy, co tamci myślą, tamci to wszystko jedno kto, nie my, prawda? Jacyś oni, bo już żeśmy wszystkich powyrzucali. To jest sensowność takiego naukowego i ilościowego rozpatrywania, co się dzieje na Facebooku. Dzieje się w tych określonych grupach, a nie w ogóle. W przypadku... Nic takiego nie dzieje. Dzieci, mówimy o młodzieży. Tak, mówimy o młodzieży, to jest mają swoich znajomych następne 100 osób. A te następne 100 osób, właśnie, to jest jak drzewo się rozrasta. Także no to jest ważne dla Facebooka. Tak, to trzeba... Tak jednej i tej samej kategorii. No ale znaczy to jest kategorii, nie, to jest kategoria młodzieżowa, oni nie istnieją, znaczy ja jestem w takiej sytuacji, że mogę powiedzieć, że nie ma mnie na Facebooku i nic mnie to nie obchodzi, prawda, ale jak się ma 16 lat, to jak się powie, że się nie jest na Facebooku, to ja mogę powiedzieć, nie jestem na Facebooku, nic mnie to nie obchodzi, bo wszystkie moje dzieci są na Facebooku i jak chcę się czegoś dowiedzieć, to je pytam. Prawda? Co tam u nich słychać? Gdzie są? Bo oni oczywiście od razu sobie robią zdjęcie, jesteśmy w kinie, chociaż są 30-latki, więc to... Ale 16-latek nie jest na Facebooku, nie istnieje. To nie jest wybór. Dyskusję. Bardzo proszę.